hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć. A dzisiaj zapraszam was do takich vlogów z mojej wyprawy wraz z kumplem Mikołajem. Przywitaj się. Trzyma. Wraz z kumplem Mikołajem na wyprawy, do wyprawy w góry. Tak więc będzie to taki trochę vlog, gdzie sobie trochę pogadamy, trochę pokażemy. Chciałbym to zrobić właśnie na taki system, żeby trochę właśnie do was pogadać, żebyście sobie mnie posłyszeli, nie wiadomo po co, ale tak po prostu. A połowę, żeby zrobić coś takiego, jak jakieś fajne widoki, timelapsy, zdjęcia i tak dalej, z jakąś muzyczką w tle. Tak więc mam nadzieję, że będzie ciekawie. To jest, jesteśmy w Wiśle. Jakby ktokolwiek pytał, to jest Wisła. To zresztą słychać, bo tu jest taki ruch, że nie wiadomo co. Dopiero co wysiadliśmy z autka i idziemy tutaj jakoś w kierunku naszego szlaku. Szlak. Teoretycznie mamy do pokonania ponad 60 km, chociaż nawet więcej, co nie? No bo samego szlaku jest 64, jeszcze plus do auta i z powrotem, to będzie może 70 km, no ale tyle ile damy radę, tak więc będzie to nagrane. Jak ktokolwiek jest ciekawy, to macie teraz tutaj, wam wkleję mapkę szlaku, gdzie idziemy. Tak więc jesteśmy na Beskidzie Śląskim, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo auta jeżdżą tutaj strasznie. Nagrywamy to wszystko z GoProsa, więc mam nadzieję, że jakoś też będzie dosyć ciekawa. No i moi drodzy widzowie, zapraszam do oglądania. Dobra, w takim razie już jest chyba kilka kilometrów za nami, jednak jak sami widzicie, dalej jesteśmy w pięknym Wiśle. I ogólnie mówiąc, w tej Wiśle jest to, co jest najważniejsze, czyli dojście na szlaki jest w ogóle nieoznaczone, a to, co najmniej ważne, czyli pokoje gościnne, dosłownie co każdy dom, to widzimy banery na pół kilometra. W każdym razie jesteśmy już kilka kilometrów za nami, przeszliśmy sobie trochę, mieliśmy już dojście na szlak, ale ta ścieżka jednak chyba nie istnieje, bo nic nie widzieliśmy, więc idziemy dalej do przodu, żeby potem wrócić i wejść na szlak, co miejmy nadzieję uda się wkrótce. Tak więc to już właśnie dzień pierwszy naszej wyprawy i idziemy. Jesteśmy już po kilku, jak nie kilkunastu kilometrach, nie wiem, ale znaleźliśmy już drogę plus minus na szlak, idziemy w kierunku jeziora Czernińskiego, tak? Czernińskie? Tak. Już chyba jesteśmy jakieś 2 kilometry od niego, a było chyba z 10, nie no, z 5 od niego mieliśmy szlakiem teoretycznie, a za mną jest pani Magda Gasser. No. Tak więc nie wiem co ona tutaj robiła, ale chyba robi jakieś kuchenne rewolucje, ale na pewno tam nie idziemy, bo nie mamy kasy. A zresztą mamy mnóstwo jedzenia, tak więc nie powinno być, ała, żadnego problemu. Tak więc idziemy sobie szlakiem. Może tego po mnie nie widać, ale temperatura zbyt duża, o dziwo nie jest. Jest około 20 iluś stopni, ale szczerze mówiąc jest zero wiatru, więc się trochę źle chodzi. Ale miejmy nadzieję, że na szlaku będzie ciekawiej. Lecimy! No i lecimy dalej. Pierwsza przerwa. Trzeba przecież dać odpocząć sobie plecom. Tak więc jesteśmy obok tamy, sobie siedzimy i pijemy. I na chwilę ruszamy dalej. Pomachaj do kamery. Tak więc nadal dzień pierwszy, chodzimy już sobie o 2,5 godziny, ale znaleźliśmy naszą drogę na szlak, tak więc jest dobrze. Jesteśmy już obok jeziora Czernińskiego i właśnie za niedługo wam go pokażę, tak mi się chociaż wydaje. Bo jest tutaj jakiś punkt widokowy, tak więc sobie tam wejdziemy. A potem prosto z jeziora lecimy czerwonym szlakiem aż do Baraniej Góry. Tak więc do zobaczenia wkrótce. Już mnie komary gryzą. Wszystko nie bije. Wreszcie jakieś fajne widoki. A będzie jeszcze ciekawiej. Oto i się udało, od razu motywacja plus 10. Jesteśmy już troszeczkę dalej, tam jest Mikołaj i sprawdza na razie mapkę. Zdjęliśmy plecaki, bo pewnie nie mówiłem w ogóle o tym, ale nasze plecaki ważą ponad 11 kg, tak więc trochę to jest. Plecy też muszą trochę odpoczywać. Tak więc jesteśmy właśnie tutaj już przy tym jeziorku. Fajne i ładne widoki. I za chwilę lecimy dalej właśnie już prosto na Baranią Górę. A na Baraniej Góry gdzieś obok chcieliśmy zrobić nasz nocleg, no bo to jest jak już plus minus 1/3, 1/2 nawet naszej drogi. Tak więc do zobaczenia wkrótce. Jeśli ktokolwiek byłby ciekawy, jaką drogę zrobiliśmy, to byliśmy gdzieś mniej więcej tutaj i zrobiliśmy taką dupną całą kółko i nie, sorry, tak dotąd, aż do Nowej Osady, przez Centruma i coś takiego. A teraz idziemy czarnym szlakiem aż do Baraniej Góry, która jest gdzieś tam. Gdzie ona jest? Tam. A potem znowu duże kółko. No i wreszcie jesteśmy na naszym prawidłowym czarnym szlaku na Baranią Górę.
Jak ona na mnie skoczy, to ja się zabiję. Jezus Maria, ona się gotuje do skoku! Czas teraz na następną przerwę, tutaj na takim trochę rozwidleniu dróg. Fajne tutaj są szlaki, ponieważ jak sam widzicie, za mną jedzie właśnie rowerzysta. Można sobie tutaj nawet i rowerem fajnie wjechać, a potem dosyć szybko zjechać. W każdym razie my właśnie tutaj idziemy na rozwidlenie dróg i pójdziemy sobie tamtym czarnym szlakiem już gdzieś tam dalej. Będzie ciekawie. Szczerze mówiąc, to nie wiem, na co ja się pisałem. Na pewno nie na takie strome podejścia. A to dopiero początek. I jedno z najmniejszych. Tak więc oto jesteśmy na kozim szlaku, który według obmalowań i znakach na drzewach jest szlakiem czarnym. Jednak jak się okazało, nie jest to szlak czarny i zboczyliśmy z naszej drogi. I tak oto trafiliśmy w ślepy zaułek. Ale można powiedzieć, że dosyć fajnie i tak się szło, tak więc zrobiliśmy sobie mieście nóg i zrobiliśmy jakiś kilometr dodatkowo pod stromą dosyć górę. I tak jak mówiłem, nie wiem, kto malował te szlaki, szczerze mówiąc, ale powinien on chyba był daltonistą. Tak więc teraz musimy wrócić całkiem na sam początek, do tej magicznej rzeczki i pójść prosto, ponieważ tam jest czarny szlak, a nie ten. No. Tak więc teraz schodzimy z tego koziego wierchu, naszej dodatkowej, można powiedzieć, atrakcji. Możecie powiedzieć, że był to jakiś nasz głupi błąd. Jednak szczerze mówiąc, kiedy idziecie czarnym szlakiem i nagle widzicie rozwidlenie i drzewo po lewej stronie jest oznaczone, że to jest czarny szlak, to na niczym świecie idziecie czarnym szlakiem, tak więc po prostu zaufaliśmy znakom, które są na drzewach i które powinny być prawidłowo oznaczone. Jednak według naszej mapy, no mamy mapę, jak i mamy również GPS-a, który strasznie dokładnie pokazuje naszą pozycję. Potem to wszystko sprawdziliśmy. Okazało się, że jest to szlak czerwony. Tak więc nie wiem, szczerze mówiąc, jakim cudem tutaj w ogóle ktoś namalował na początku, że to jest szlak czarny. Potem po prostu tych znaków nie było, tak więc trochę nas to zdziwiło, dlatego też wyjąłem GPS-a, dlatego też sprawdziliśmy różne mapki, żeby nie było, że o, gdzie my idziemy, kurde, gdzie my jesteśmy, prawda? Ten w ogóle jest to dosyć ciekawe miejsce, nie wiadomo jaki jest ten szlak ostatecznie, według mapy czerwony, według mnie po prostu tutaj robią drwale i palą sobie ogniska, bo co chwilę można zobaczyć jakieś spalone, no, niedopalone bardziej ogniska. Tak więc moi drodzy zowie, uczcie się na naszych błędach, nie na swoich. Więc lepiej przed każdym wejściem na jakiś szlak, przed każdym rozwidleniem spójrzcie na mapkę, a nie patrzcie tylko na jakieś głupie oznakowania na drzewach. Bo szczerze mówiąc, to ja nie wiem kiedy i kto je malował, ale musiał być daltonistą. Ale czarny z czerwonym pomylić to jest sztuka. A tutaj mamy drzewo do wycinki. I następne drzewo do wycinki. I może nawet jeszcze kilka ognisk po drodze znajdę, ale mimo wszystko mówię. Sprawdzajcie mapy, sprawdzajcie wszystko, a dopiero na końcu ufajcie tym głupim, czasem głupim, tak no, w tym naszym przypadku chociaż głupim, kolorkom na drzewach. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Jest bieda. Pada. Może jeszcze nie mocno, ale góry to są zdradliwe. Ale jest ciekawie. A już nawet na kamerkę kropa. Idziemy naszym czarnym szlakiem. Potem za niedługo przedniemy się z czerwonym. I z czerwonego szlaku pójdziemy do schroniska. A dalej na Baranią Górę. Tylko zobaczymy, jaka będzie pogoda. Jeśli będzie może trochę lepiej, to dojdziemy w pierwszy dzień trochę dalej niż planowaliśmy, ale zobaczymy. Jest bieda razy dwa. Leje jeszcze mocniej niż przedtem. Jak ktoś to leje drugi raz, bo przed chwilę nie lało i trochę my dalej poszli. Ale jesteśmy jakąś godzinkę 15 według znaków od schroniska. Czyli naszym tempem to będzie pół godziny. Dawaj, 15 minut dobiegniemy. Na razie chwilę musimy poczekać pod daszkiem i za chwilę wracamy i idziemy dalej. Po jakichś 40 minutach przestało lać. Idziemy w stronę schroniska, już jesteśmy coraz bliżej, a tymczasem zajadamy się borówkami. I tyle. Jej. Mieliśmy mieć godzinę 15, doszliśmy 20 coś. Dzidzi ja. 20 coś minut, nie godzin.
właśnie wyszliśmy ze schroniska. A tak więc jest dosyć fajnie. Morale plus 1000. Jedzonko dobre, picie dobre. Wydaliśmy razem 12 zł na pół litra coli i na frytki, ale jest okej. Więc można teraz iść dalej. Co ciekawe, to ostatnie miejsce, w którym nie widzieliście, kiedy to lało, była tam tabliczka, która mówiła, że do schroniska jest godzina 15 drogi. No i plus minus, tak myślimy. No dobra, może tak dla jaj wam powiem, dojedziemy w 15 minut, dobiegniemy 15 minut. Wiecie, co się okazało? Że miałem kolkę, poruszałem się jak żółw w mule, dosłownie. To jest znowu moja przypowieść, nawet już nie pamiętam, jak to się mówi. Mózg wysiada, jak za dużo się chodzi po górach. W każdym razie doszliśmy tutaj 20 minut i teraz mamy tutaj tabliczkę, że do Baraniej Góry mamy około godziny drogi, więc może też się uda w 15 minut. Nie wiem, kto to robi, te tabliczki, ale jestem szczęśliwy. Jest już godzina, o, prawie 18. Zbliżamy się do Baraniej Góry i gdzieś tam rozkładamy namioty. Tak więc jesteśmy na pierwszym postoju. Mucha, nie chodź mi po mikrofonie, co jest? Na pierwszym postoju w drodze na Baranią Górę. Mamy fajne widoki za nami, frytki z schroniska dają nam moc. Jednak na początku ta droga się tak strasznie dłużyła. Była taka łagodna, ale długa jak nie wiem co. I myśleliśmy, że zrobimy to w 20 minut. Minęło już pół godziny i nadal nie jesteśmy na miejscu. A teraz pokazał się znowu jakiś piękny, stromy szczyt. No bo oczywiście góry muszą mieć szczyty, że inaczej Stilgar. W każdym razie idziemy do przodu. I myślę, że już za chwilę, już za niedługo będziemy. Mikołaj, pomachaj ręką, bo dawno cię widzowie nie widzieli. No, no, cześć. Mucha. Jest 1000 much, what the hell? To się rusza. O kutwa. What the hell? To jest rozrywka. O k***. Wypipuje to! Hej, 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 drodzy widzowie! Dzisiaj nadaje Stilgar 2. Niestety Stilgar 1 skończył już nagrywanie. Z tamtej strony wróciliśmy. No i pokażę wam cały widok tutaj z wieży, z Baraniej Góry dookoła. No, i akurat teraz zmierzamy w tamtym kierunku, na skałę. Gdzieś, nie wiem, jeszcze w pobliżu planujemy się rozbić na noc. No, będziemy wcześniej rano wstawać. Mam nadzieję, że się wyśpię. Dobra, to do zobaczenia, cześć. Dobra, tak więc udało nam się wejść na Baranią Górę. Jednak ta tabliczka mówiła prawdę i nie udało nam się tego zrobić 15 minut. I patrzcie, jakie ładne widoki. Oczywiście nie mówię o tym, a o tym. Chociaż to i tak lepiej zobaczycie za chwilę z wieży, na którą wszedł Mikołaj, bo mi coś wódkę brało, więc nie mogę wejść. Ale wierzę, że jest ładnie. Nawet ładniej niż teraz. My tymczasem idziemy jeszcze trochę w dół, trochę dalej, żeby wyjść z tego rezerwatu. Tam się potem gdzieś rozwalimy z namiotami i sobie pośpimy, aż do dnia drugiego, który to może być ostatni, chociaż wątpię, szczerze mówiąc. A znaczy to jest możliwe, żeby zrobić dwa dni bez problemu tą samą trasę, plus to, co przeszliśmy, czyli w Wiśle jakieś 10 km i to, co zabłądziliśmy nieraz przez szlaki, czyli znowu kilka kilometrów, ale jest ciekawie, tak więc lecimy dalej. Prawdopodobnie znaleźliśmy właśnie swoje miejsce na obozowisko. Tutaj jest dosyć fajne takie miejsce, plus minus się tutaj zmieścimy. Jednak patrzcie, co jest ciekawe. Patrzcie, ile tutaj jest borówek. 1000.
wszędzie. Wszędzie dookoła, na każdym krzaku miliony borówek, naprawdę. No to Stilgar się wreszcie naje. No i moi drodzy widzowie, tak miał właśnie nasz pierwszy dzień. Doszliśmy nawet dalej niż my chcieli, chociaż gdyby nie deszcze, które trwały już dwie, jak nie trzy godziny, doszlibyśmy jeszcze o wiele, wiele dalej. Ale jesteśmy już za naszym punktem, za naszą górką, które też stamtąd widzieliście te ładne widoki, też tam daleko, tej górki nawet stąd nie widać. Ja oczywiście już swój namiot robiłem, na Mikołaj, to Mikołaj dopiero zaczyna. Tak więc do zobaczenia wkrótce, chyba że coś jeszcze w nocy powiem, ale wątpię. Teraz trzeba odpocząć, się dobrze wyspać, jutro o świcie stać i pójść dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku.